Smaczne, szybkie, tanie gotowanie ze szczyptą humoru. Serdecznie witam domowych naprawiaczy, marsterkowiczów, złotej rączki i innych, którzy nie mogą sobie poradzić z okręceniem śrub. Dzisiaj śruba przy pralce. Producenci wszystkich pralek zmówili się, nie ma co tu kombinować, kupować jakiś kluczy Torixów, jakiś gwiazdek, nie wiadomo co, bo i tak jest śruba słaba, wsadzimy klucz i tak nam się tu wszystko zerwie. Potrzebne narzędzia do kręcenia śruby przy kole pasowym w każdej praktycznie pralce. Nie kombinujcie Państwo z jakimiś kluczami tam, tutaj jakieś Torixy, jakieś gniazda, nie gniazda, gwiazdka, nie gwiazdka. Od razu przy pierwszej podejściu Państwu mówię, że na pewno się to wszystko zerwie, bo oni to już tu fabrycznie tak wykombinowali. Czyli będzie potrzebna tak zwana szapka, klucz hydrauliczny, młotek, ze dwa kliny i taki mocny, solidny śrubokręt. Najlepiej trzeba od razu użyć siłowo, po prostu zaopatrzyć się w jakieś dwa klinki drewniane, plastikowe, żeby sobie tutaj zablokować, żeby nam koło pasowo się nie kręciło. To jest śruba od pralki do wymiany łożyska i jakiś śrubokręt dosyć mocny, żebyśmy mogli tu tłuc. Przyda się także taki klucz hydrauliczny i młoteczek. Ustawiamy sobie mniej więcej tutaj i delikatnie młoteczkiem walimy w śrubę pod kątem, że po prostu stopniowo ona nam się odkręci, ta nasza śruba. I musimy napierniczać młoteczki stopniowo, delikatnie, tak żeby nie uszkodzić naszego koła pasowego. Załapię. Jak widać, odkręca nasza śruba. Wyjdzie, będziemy mogli złapać kluczem sobie hydraulicznym. Później złapiemy sobie kluczem. Zobaczę, czy już ten klucz łapie. Klucz hydrauliczny, czyli tak zwana żabka, tutaj załapało. A wcześniej troszkę sobie nadpiłowałem, bo to wszystko celowy chwyt, żeby sobie samemu czasem w domu coś nie naprawiać. To najlepiej się wkurzyć i kupić nowe. Już miałem odkręcone. No i teraz śmiało do końca możemy naszą śrubę odkręcić. I później dalsze czynności wykonywać przy pralce. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że na pewno się Państwu tu przyda ten mój krótki film. Też zaglądałem do internetu. Nie mogę znaleźć nic na ten temat, dlatego nakręciłem dla Państwa. Dziękuję. Do zobaczenia.